Kiedy Pan Bóg powoływał Abrahama, kazał mu wyjść z namiotu i kazał mu przeliczyć gwiazdy, mówiąc, że tak liczne będzie Twoje potomstwo, kazał mu patrzeć w niebo. Żydzi mówią, że to jest coś więcej niż tylko liczenie gwiazd, bo i tak tego nie mógł Abraham zrobić, że chodzi o pewną mentalność. Abraham musiał zostawić wszystkie te kulty astralne, do których był przyzwyczajony w Chaldei. Tam rządziły gwiazdy życiem człowieka. Odkryć gwiazdy, los był pisany w gwiazdach. Wszystko było już poukładane. Ty byłeś zdeterminowany przez krążenie gwiazd i tak dalej. To musiał wszystko zostawić Abraham. Te naturalne kulty, a przejść do Boga żywego, wdać się w Nim w relację wyjątkową, jedyną, niepowtarzalną. Nie jesteś, nie gwiazdy wyznaczają Twoją drogę, a Bóg, który jest Ojcem, Bóg, który jest blisko. I dzisiaj też Izajasz mówi, podnieś w górę oczy, patrz, kto stworzył te gwiazdy, ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. To jest niesamowite. Kiedy Sebastian mówił mi, że Rzymianie nie byli w stanie wejść w astrologię tylko dlatego, że nie potrafili liczyć, że ich liczby nie wystarczały, żeby numerować gwiazdy. Zrobili to Chaldejczycy o wiele lepiej, bo mieli te liczby, które są liczbami nazwane przez nas arabskimi, że oni mogli liczyć te gwiazdy tak, jak my liczymy. Ale właśnie to jest to, że ile my tych gwiazd znamy. Astrologa liczy, nadaje im numery gwiazd. To jest gwiazda taka, to jest galaktyka taka. I numer. Owszem, są jakieś większe rzeczy nazwane, ale pewnie nie starczyłoby słów żadnego alfabetu, żeby każdym jednym nazwać jakąś tam gwiazdę. Wszystko jest przez liczbę opisywane. I to jest to coś, że Pan Bóg inaczej, wszystkie woła po imieniu. Człowiek ma tą tendencję wszystko opisywać przez liczbę. I to jest nie tylko problem katów w obozach koncentracyjnych. Tam przestawałeś mieć imię, tam stawałeś się numerem. Od tej pory imię mogłeś zapomnieć. Byłeś numerem i to tym numerem, który był wskazany na unicestwienie, na przekreślenie, na wymazanie. I to nie tylko jest problem obozów koncentracyjnych. To jest nasze myślenie. My tak samo patrzymy. Patrzymy na innych. Lekarz patrzy, czy może patrzeć. I często patrzy, ma tendencję 45, czy któryś tam z kolei, pacjent w kolejce, któryś tam człowiek w kolejce do konfesjonału dla księdza. I to nie są tylko rzeczy obce. Któreś tam dziecko z kolei, to już siódme, to już nie powinno się urodzić. To trzecie już nie powinno się urodzić, bo to już jest patologia, to już jest za dużo. Numer. Wskazujemy ludzi na numery. My też właśnie do tego tendujemy, że to trzecie dziecko nie ma się już, nie powinno się urodzić, a czwarte to już absolutnie, a piąte nie do pomyślenia. Dziecko, numer, ileś. Mamy tą tendencję i to jest to, co nas też zabija, bo czujemy się w ten sposób, mając tą tendencję, patrzymy też, że my jesteśmy w ten sposób traktowani jako numer, jako, nie jako człowiek, nie jako moje imię, czyli jako osoba.
tylko jako ktoś, jeden z kolejki. A Pan Bóg robi inaczej. To wczoraj słyszeliśmy, jak, w jaki sposób Pan Bóg nas traktuje. Zna te wszystkie galaktyki, gwiazdy po imieniu. Na jedną z tych gwiazd, z tych planet patrzy, to jest Ziemia z tyloma miliardami ludzi, ale dla Niego to nie jest liczba, to jest każdy po imieniu, każdy wyjątkowy, każdy niepowtarzalny. Tak do nas patrzy, na nas patrzy. Tak mówił o tym wczoraj w Ewangelii, że Bóg zostawia ileś tam numery, a tego jednego Bóg wybiera, szuka, sprowadza do wspólnoty. Bo oczy Boga są skoncentrowane na tym jednym. Bóg umie liczyć do jednego. W moim przypadku liczy na mnie. Ale czy ja się w ten sposób dam przez Pana Boga znaleźć? Czy ja w ten sposób Pana Boga potraktuję? Nie, czy ja, dla mnie Pan Bóg będzie tym jedynym? Adonai Echad, Bóg jedyny. Ja jedyny i Bóg jedyny, Bóg, czy Bóg jedyny i ja jedyny, sama na sam, sola a solo. Tak ma się odbywać to spotkanie z Panem Bogiem, jak gdybym był ja sam jedyny we wszechświecie. Tak mnie Pan Bóg traktuje i z tym Bogiem w sposób jedyny, wyjątkowy mogę się spotkać. Ale Pan Bóg mówi, przyjdź do mnie. I to jest ten problem, że Bóg jest cały dla mnie, ale czy ja jestem cały dla Boga? Czy znajdę ten czas, żeby odpocząć przy Nim? Świat oferuje nam miliony możliwości odpoczynku. Wchodzimy w rzeczy, które są, wiemy o tym, zbyteczne. Tak przychodzi mi na myśl, gdybym nawet dziesięcinę oddał Panu Bogu z tego, co spędzam w internecie, w telewizji, dziesięcinę z filmu. Obejrzałem dzisiaj film, 15 minut, czy znalazłem dla Pana Boga, to byłaby dziesięcina. A może ten adwent byłby tym momentem, żeby nie tylko dziesięcinę, żeby tamto obciąć nawet do zera i wejść w większą relację z Panem Bogiem. Czym Pan Bóg chce mnie dzisiaj dotknąć? Czy jestem zmęczony, czy to jest mój problem, dlatego że rzeczywiście jestem przepracowany? Czy to jest mój problem dlatego, że nie umiem odpoczywać, że szukam tego odpoczynku, ale kopię te cysterny, które są popękane, z których ta woda, którą się chce nasycić, po prostu ucieka. A ten, który jest źródłem przez duże ziet, że ten na mnie czeka i woła mnie dzisiaj konkretnie, przyjdź do mnie, który jesteś utrudzony, chcę Cię pokrzepić. Znajdziesz dla mnie czas, znajdziesz na moje słowo, znajdziesz może na Eucharystię dzisiaj, jutro, w czasie tej uroczystości niepokalanego poczęcia, znajdziesz dla mnie ten czas, czy będziesz dalej szedł w ten sposób taki zmęczony, nie dochodząc do źródła. Oby dzisiaj doszło do tego spotkania, oby ono mnie odprężyło, obym przy Bogu mógł odpocząć.